Posłuchajcie, widzowie, jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem, nie wiem, 1000 łapek w górę, to ja jeszcze raz spróbuję kiedykolwiek spotkać Siren Head'a, spotkać może moją rodzinę z przyszłości, czyli Long Horse'a, Carton Cat'a, Carton Dog'a. Dzisiaj jest odcinek, w którym pierwszy raz spotkałem Siren Head'a, było to naprawdę bardzo dawno temu. Oglądajcie do końca bez przedłużania i napiszcie, czy pamiętacie te chwile tak samo jak i ja. Minecraft, ale Siren Head istnieje naprawdę i ujawnia się tylko w nocy. Ze mną ci jest Smyslow. Siema wszystkim. Słuchajcie, widzowie, mamy mało czasu, bo noc zrobi się szybko. Ale przygotowaliśmy się do tego, mamy własny zamek i naprawdę dużo materiału, różnych rzeczy. Spróbujemy w tym filmie go pokonać, ale on, no co, on jest długi, ma zęby, będzie się działo. Oglądajcie do samego końca. W sumie pokażę wam mniej więcej, jak ten zamek wygląda. Do góry mamy takie jakby kolumny, do których możemy sobie tam wejść i obserwować tego Sirena tak, z samej góry. Tak, czy on nie nadchodzi. Tak, czy on nie będzie nadchodził. Cóż, tu mamy takie rzeczy, łuki takie lepsze, wiadomo, miecze, mamy też strzały. No wszystko, co będzie nam potrzebne do walki z tym oto potworem. Takie standardowe rzeczy. Tak. Tutaj natomiast jest miejsce na miecze, kilofy, siekiery i tak dalej. Możemy sobie tutaj ulepszać. Tu z kolei jest taka jakby ala farma, mamy tu jedzonko na przygotowanie z walką, dobra, wejdźmy sobie tu do góry, w tych skrzynkach co tu mam, a, złote jabłka, miksturki lepsze, okej, okay, wejdźmy zatem do góry, zobaczmy co tutaj mamy, o, idealne miejsce do obserwowania tego Sirena, możemy sobie tutaj wejść normalnie, elegancko z góry patrzymy na gościa, ktoś do mnie strzela, co szkieletor? Jest grane, nie szkieletor chyba, nie wiem, jakiś strzał, ja tak? Ten, dobra, jeszcze okay. Nie mam łuku, mhm. Dobra, to mam pomysła. Na samym początku wyjdźmy sobie z naszego zamku i poobserwujmy, co w trawie piszczy. Aha, no. No nie, no padnę, no gościu! Ty miałeś też strzały na Sirena zostawić się na mnie. Dobra. Myślałem, że to ty jesteś tym Siren Headem. Nie, ty się podtrzymasz pod niego. To nie, prawda? To nie ja, no co ty, gościu, ja jestem czysty, zobacz. Użyłem swoje nogi. No widzę, strzałę mam w nodze, gościu. Ale a ile ci zabrałem z tych serduszek? Chyba 3 prawie, teraz już mam 2, już nie pamiętam. Dobra, mam pomysła, chodź wyjdziemy sobie, ty jesteś już zbrojony delikatnie. Wyjdziemy, że tak powiem, zbadać teren. Zobaczymy co wokół... No ale tutaj... ubierz się, no chłopie, ty co? Widzisz bez miecza, bez zbrojki? Ej, właśnie, co ja chciałem zrobić? Dobra, przejdźmy sobie na szybko do skrzynki. Biorę sobie tutaj elegancko miecik. Miecik ma w sobie odrzut 2, ostrość 5 i zaklęty ogień 2. Czyli jak wiadomo, Siren nie będzie miał z nami łatwo, jeżeli faktycznie się ujawni. Okej, tu mamy łuk, wezmę sobie strzały jakieś, zbrójka elegancko. Tu mamy z tyłu las. Nie wiem, czy tu coś jest. Dobra, tam boję się wchodzić. Boisz się wchodzić? Okej. Widzę coś czarnego na pewno, koło drzewa coś stoi. Coś czarnego? Co? Może te dzieci Sirena, bo u mnie w filmie, jak nagrywaliśmy to widzowie, to są takie też dzieci. Siren Head'a, to jest tatuś, no i te dzieci są różne. Czasami ich jest dużo, czasami jest ich mało. Tam dokładnie. Coś czarnego stoi, nie widzisz? Faktycznie, ej, widzę, no. Ej, dawaj, może podejdziemy do tego gościa, co? Ej, to strzały strzelę. Ej, to coś chodzi na dole, patrz, w trawie jest! Tak, widzę. Po lewej teraz, no. I tam po prawej też jest przy drzewie. Zdrzyłem, ze strzały. Dobra. Padł! Na strzała. Kolejny jest! Pojawił się! Ej, one zostawiają jakieś plamy za sobą, zobacz. Czekaj, nie! No dobra, pokonasz. Jeszcze jeden tam jest, tam są jeszcze dwa te... O, czy to są te faktycznie dzieci Sirena? Okej, okay. Ty dostałem z jakiegoś tak, materiały. Tak, no patrz, nie widzisz? Faktycznie, to są one. Uderzyły mnie. Ale patrz, ile ich się tu zrespiło, gościu. My musimy je wszystko... Co to jest? One dzieci zrobiły same ze sobą. Tak, ale zobacz tego gościa. On jest pod drzewem i jakoś dziwnie głową obraca. Wiesz, jaki jest plus? Padają na hita. Ej, ale zobacz... Ale dzięki temu mieczu. No ja wiem, ale zobacz tego gościa tutaj. Widzisz tego typa tutaj pod drzewem? On tak głową kręci. On jest podobny jakby do jakiegoś szkieleta. Spojrzał się na mnie! Nie, gościu, nie idź na mnie na razie, czekaj. A jakbym go strzały uderzył z łuku, zobaczmy. Przeżył jeszcze. O nie! Biegnie w moją stronę. Dobra, nie biegnie, okej, ruszmy, zobaczymy. Teraz w głowę mu strzelę. A gdzie ty biegnie? Aha, goni cię ten typ, zobacz! Ej, plecy masz! Wiem. Ale dobra. Ten... Jak tutaj chodzą, a już uderzyłem go. Patrz jak do ciebie idą wolno. Pamiętko, no. Ale jak, czekaj, o, jakby ciemno jest, zobacz. One jakieś cienie robią chyba normalnie, nie? Tak, ale one tak powoli idą, chcą cię zaatakować, daj im się. No dobra, zobaczmy jak mi... Oła! Czekaj, ile mi zabrały? Malutko mi biją. Teraz w ogóle mnie nawet nie biją. Na mnie się przymienił nagle. O, pod serduszko albo po pół nawet. A jaką one ścieżkę jak robią. Jak one się ciągają, normalnie żółwie ty. Tak. A czekaj, a zobaczmy, ja idę pokonać tego gościa. Ej, gościu! Ty jesteś silny chociaż czy nie? No uderz mnie, dawaj. Ile mnie zabrałeś serduszek? No, uderz. Aha, padłeś. Co mnie bije? No to tego. Ty znowu! Zabrałem.
To ty znowu zatrucie mi dałeś. Dobra, czekaj. To boli? No boli, delikatnie za... Ła, no zatruwasz mi gościu i mi serduszka zabierasz normalnie. A. No, co ty robisz? Ale ich się tu zrespiło. Ej, no one otoczyły cały nasz zamek. Przejdź sobie tutaj wokół i zobacz. O, ty ej, gościu. Jak wcześniej biegaliśmy koło zamku, widzowie, nie wiem, dosłownie pół godzinki temu, no to ich tutaj tak dużo nie było. Ja widziałem tam z kilka, ale dwóch, trzech max, bo ja po tym lasku biegałem. No dokładnie. I one się zrespiły. No dzieci tak, zrobili. Namnożyły się, dokładnie, no. Ale dosłownie ja tutaj biegam wokół całego zamku. Jest ich naprawdę dużo. Świnka, a to są twoi koledzy? A, mówi mi, że nie. Dobra, okej. Okay. To ja sobie Dobra, wrócimy teraz do zamku. Poczekamy na noc i zobaczymy, wow, co się naprawdę wydarzy. Dużo jest. Tak, jest tu ich serio. Dobrze, mamy zaklęty ten miecz. No. Na ciężko jest zobaczyć. Tak, ale... jest masa, naprawdę jest masa. No, ale dosyć łatwe są do zabicia, nie? Do pokonania. Czekaj. O, tu się od razu gościa podpaliłem. Tu kolejnego tak samo. A ty co wokół zamku cały czas? No weź mnie uderz. Pół serduszka mi zabiera. Ej, dobra. To wygląda w sumie tak okropnie, ale nie jest jakieś mega mocne. Dobry. Nie są mocne. No, no. Dobra, wróćmy sobie do zamku teraz, co? Gdzie ty jesteś? Już wiem, one się tu respią same. Tam, gdzie ich koledzy. One co nie robią gadasz? Dzieci. One się respią same tam, gdzie ich koledzy. Aha. A w ogóle z tych... jak nic. Czemu mnie się zrespił? Deprives mess. Dostajesz coś takiego z tych potworów? Zobacz. Tak. Pełno tego się dostaje. Ciekawe, co z tym my potem możemy zrobić. Dobra, zbliża już się noc. Ja mam bardzo mało jedzenia. Idę teraz wrócić sobie do zamku i złote jabłka sobie wezmę, żeby pokonać... Gdzie ty jesteś? No, tu się biję, naparzam z nimi. Dobra, to ja zaraz wrócę, idę po... Przynieś ci złote jabłka, czy masz już? Ja mam wszystko, ja się naparzam z tymi stworkami, ich jest masa. Dobra, to jak najszybciej biorę sobie złote jabłka. Jest coś takie zaklęte, jakby... Okej, dobra, wcinam sobie. Jest... Zaraz będzie ciemno, okej. To ja wracam szybciutko. Wcieram potek, dobra. Cyk, 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 cyk. Wow, ich jest coraz więcej w nocy. Idę do ciebie, aż widzę, no. Tam chłopca tam ich pali w ogóle. Okej, okay, no ale czekamy na tego sirena, nie? Zobaczymy, czy on się faktycznie ujawni. Jest już ciemno, dobra. On tu gdzieś może być. Dobra, ja uciekam, bo się boję. Idę na nasze mury. A, będziesz z góry obserwował, tak? No pewnie, ja się boję na dole. Ich coraz więcej tych stworków. Ja biję, biję. Pokonałem chyba z 13, jak nie więcej. One się ciągle respią, nie? No właśnie. Jakby niezniszczalne, ty. Bo one się respią od tej ziemi, którą, nie wiem, zaraz... A, rozumiem, no nie no, wiem, no. Taką, dałem dziwny jakiś kolor. To żeby ich żeby one się nie respiły, to pewnie byśmy musieli zniszczyć tą całą ziemię, mi się wydaje. No, no, o ile to jest mocny materiał, czy... Nie wiadomo teraz, no czy właśnie. To jest mocne, czy nie, byśmy musieli testować albo łopatą, albo kilofem. Dokładnie, dobra, czekaj, ja tu pokonam... Tutaj, chodź... Chodź do mnie tutaj. Okej, okay, to już biegnę ciebie. W sumie racja, z góry będzie bezpiecznie obserwować i dużo lepiej zauważymy też go. Goniło mnie pełno potworów, otoczyli teraz cały nasz zamek. Gdzie ty jesteś teraz? U góry, nad tobą. A zobacz na dole, ile jest stworków. No, ja to widzę z góry jeszcze lepiej niż ty. Dokładnie. Jest tyle stworków, że... O, gościu. I creeper nadchodzi. Uważaj, jest dobra, blisko ciebie. No, 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 no. Ja czekaj, może go uderzę, żeby padł. Oni wszyscy tutaj podeszli, żeby mnie zaatakować. A nie, teraz patrzą się... tam biega, inne stworki biegają nawet, nie? Czekaj, których nie widzieliśmy wcześniej, ja je widzę. To idę ale do tak szybko biegają. Idę do ciebie zobaczyć do góry, co to takiego jest. Od chłopca tam z łuku do nich. Gdzie ty jesteś teraz? Tutaj. Palam. Czekaj. I creeper tu idzie, o, creepera uderzę. Ja sobie idę tu do góry. Dostał, padł. Ale tam jest stworków, zobacz. Raz, dwa, trzy. Ale ich się namnożyło. Dobra, a dawaj teraz może z drugiej strony przejdziemy, co? Zobaczymy, co tam jest. Co tam jest. Ten gościu nie chce odejść. Gościu, siostro! No, strzały mi się skończyły. Już nie masz? Ja mam 49 jeszcze. Nie, będę musiał iść na dół. A dobra, kij. Chodźmy zobaczyć, czy gdzieś on tutaj nie jest. No właśnie, my tu prawo. Tak, oczekujemy na tego sirena. Idziemy tutaj, co? No, idziemy wszędzie. Tu też jest pełno potworów. Czekaj. Tu nie ja ma. Idę po te strzały, nie? O właśnie, przejdźcie po strzały. Ja jeszcze zobaczę, tutaj sobie przejdę. Na tą ale stronę. Tu nie zobaczyłeś w ogóle. A właśnie! Okej, okay, czekaj, już wracam. No idziesz do drugiego. Nawet nie patrz. Zapomniałem, tu. Czekaj. O, tu się odwrócę mniej więcej. I teraz się rozejrzmy. Tam po prawej stronie nic nie ma. Tam też nic nie do... O nie, jest jakiś zombiak, ale w oddali. Czekajcie, go trafię. Uwaga. Nie, dobra, nie trafiłem gościa, okej. Okay. Rówka tam chodzi z kurczakiem. Dobra, nic tu nie ma takiego ciekawego. Czekaj. Coś widzę dziwnego. Dobra, idę. A za trzaki ja mam teraz łuk, jeszcze lepszy niż ty. Okej, okay, ale...
Ja coś widzę dziwnego, tylko... Czekaj, czy to są nogi kogoś? Nie, co to jest? Co to jest? No, co ty zrobiłeś, gościu? Moja strzała nowa. No ale ze... Musiałem przetestować. Ty... Skąd? Ty się gościu... Sirena widzę chyba. Co? No, w oddali już idzie. Co ty gadasz? No mówiłem, że on przyjdzie, no. Czyli jednak na początku chciał rzucić na nas te jego dzieci i inne stwory. No dzieci, które sobie mogą żyć w dzień, a te normalne stworki nie mogą. To teraz zobaczmy, co ten. Co, jaka walka z nim będzie? Dobra, gdzie ty teraz jesteś, powiedz mi? A, tutaj. Siebie idę. A w którym miejscu? On stoi tam na prost, widzisz go tutaj? Czekaj, stanę tutaj, tak? Gdzie? Na prost, patrz, ale tu go nie zobaczysz, musisz przejść na drugim. Dobra, to po prostu może zejdźmy z tego. Widzę, ej, widzę chyba. No chodź do mnie. Tak, widzę teraz, na mnie, czekaj. Stoi. Okej, okay, ale widziałem już... Patrzcie na mnie. Dobra, czekaj, idę do ciebie. Ale widziałem tu jego rączki prawdopodobnie. Jest, o gościu. Uderzę go ze strzały, dawaj. No, ale czekaj. Uderzał, dostał. Chłop się podpalił, no. Ale w ogóle nie spojrzał na nas, w ogóle nie spojrzał. Ogniem nawalam. Tak. Dobra, wow. Idziemy do niego, co ty na to? No idziemy. Dobra, to co, zeskakujesz na dół? No dobra, te stworki bije, co chcesz zeskoczyć? A no chociaż możemy, mamy te... Tak, ja sobie złote jabłko na szybko wcinam. Jest na dole tyle stworków, że... Ło, cię kręcę, nie? Dokładnie, czekaj. Dobra, ja zeskakuję na drzewo, jestem. Dawaj też tu do mnie. Na drzewo? To 300 IQ jest. No chłopie, mówiłem, no. Dawaj tu. No dawaj. Czy doskoczysz? No ty, udało się, dobra. No tak, na co ty myślałeś? Dobra, ja już go atakuję teraz, patrz co się będzie działo. Robimy pojedynek, o, rusza się. Dobra, czekaj, a weź żeby on cię tam zaatakował. Ja muszę zejść na dół, bo no. On tak na właśnie. A ile potworów jest pod nami? No mogę, dobra, teraz schodzę. Tylko uważaj, ile jest potworów, no, mopów pod nami jest... Wow, ale mnie dużo bije, jak one biją. No właśnie. Ja muszę sobie rozjaśnić ekran, bo nic nie widzę. A jeszcze wokół pełno tych jest, pełno innych zombiaków. Ej, dobra. Co? Zobacz czy sobie, to? Ile wokół niego, on nie wiem, czy on narespił te zombiaki, czy co? Zobacz, ile tego jest. No, masa właśnie, jakiś, jest... ale mnie wszyscy atakują z każdej strony, nie? Czekaj, ja też sobie to rozjaśnię ekran, ustawienie graficzne, a nie, ja mam jaskrawę, dobra, okej. O, chłop idzie w inną stronę w ogóle teraz, Sire. A, on wokół ciebie teraz poszedł, dobra, strzelam go w nogi, czy... Dobra, to jest ta pora, żebym szedł na dół i go zaatakował. Ale zombiaków mnie goni, chodź tu! Chodź tu! O nie, dostanie! Tu jest małych! Widzę, no! Oni wszyscy na ciebie zajęci są! A ja do Sirena tego... Ło! Zatkował mnie! Ale... Ile dostałem? Czekaj, jeszcze mnie nic nie bierze... Wow, ile tu ich jest! Wow! Co jest grane? Ło! Trzy serduszka mi zabrał! Dobra, ja się cofam! Ile creeperów, ile zombiaków tu jest! One się co chwilę spawnią! Czekaj, muszę je pokonać! Dobra, pokonam tego zombiaka. Jakieś gość. Okej, czekaj. Ta, to będzie genialny plan, idziemy po TNT! Tam były! Wysadzimy to tutaj. A wszystko! Właśnie. I wszystko pójdzie. Tak, i wszystkie zombiaki pokonamy i... A idziemy po TNT, nie ma co się dobra, zrobić. Ja się cofam już, za dużo tego jest po prostu. Okej, mamy już TNT. Zobaczcie, tutaj przechodzimy sobie do góry. Spróbujemy teraz otoczyć tego całego Sirena pełnym TNT, tak samo resztę zombiaków. Za chwilę się skończy tutaj wszystko, myślę. No dawaj, obkładamy to wszystko TNT koło tak. Sirena, gdzie on jest? Okay, ja Enderman teraz... tu jest, lol. Enderman? Zaraz go nie tak. Będzie. TNT ale jest... nawalam, nie? Mhm. Mamy... O Jezu! Sporku, da, trzeba to wszystko wysadzić. Dokładnie, nie ma czasu wszystko teraz. Wszystko TNT nawalam. Wszystko podpalamy. Gość nie ma czasu. Go jeszcze nie podpalaj, tylko od razu ten, uważ na creepera. Ktoś. Ej właśnie, creeper! On tu zaraz wybuchnie, nie! Ja jestem przekonany, że creeper gdzieś tu zaraz będzie chodził. I on ty wybuchnie. Wandermany tu są jak nic. Da, dobra, nakładaj czekaj. Wszędzie TNT po całej drodze, ziom! Biegniesz na wszędzie. Nakładam, no. Zaraz wszystko to... Ja zmienię się kamerę, jak to wybuchnie. Wygląda w ogóle, dobra. To jest potworek na potworku! O nie, Siren jeszcze goni. Enderman zajumał TNT nasze! Zabrał? Co ty gadasz? Ale mnie irytuje, on mocno bije. O nie, Siren idzie w moją stronę, dobra. Ja mam już ostatnie dwie sztuki. Rozkładam tu i tu. Okej, okay, postawię. Da, zostawiliśmy tutaj około po dwa staki 64. To mamy już prawie 300 sztuk, nie? No, dobra, to co, podpalasz to? Zobaczmy. Tak, już czekaj, tutaj jeszcze stawiam. O nie, o, chodź na tą stronę, ziom. Czekaj, dobra, tutaj, już do idę. Mnie. Idę, no widzę cię. Podpalimy. A, na którą stronę? Bardziej bliżej zamku? No, chodź z tyłu! Widzę się, tu dobra. Jestem z tyłu, nie idź do przodu! Biegnę, podpalam tylko nie piją strasznie mocno. Creeper tu jest, sam to podpali! Podpalaj! Podpalaj to szybko! Szczerze, jak uderzyłem? Co to są za stworki jeszcze? Okej, podpalam! No dawaj! Poszło! Zobaczmy! O! Uciekamy, no! Zaraz, wszystkich tam nie będzie! A! Ło! Ło, poleciało! Cały las, jak to fajnie wygląda! Ale dziura jest. Ej, koniec wybuchu, dobra.
Wiele potworów zginęło chyba, widzę. Ale pięknie, wysadziliśmy. No, wow. Zginęło bardzo dużo. Co mnie bijesz? Boże. Ale Siren przeżył. Siren przeżył? Lol, tak. Dobra, teraz rozstawiliśmy sobie naprawdę wiele TNT wokół tego Sirena i wokół tych wszystkich mobów. Dawaj podpal. To już jest 5 razy więcej, widzowie, nie? Dokładnie. Jak to walnie, to ino raz. Cały Siren hit jest obwalony tymi TNT wokół, wszędzie. Cały teren jest wokół obsadzony TNT. Obstałem, no. Tutaj jest, że 700-800 sztuk, jak nie więcej, z 1000. Możliwe, no. O, ja nie wiem, czy ja chociaż tutaj przeżyję na tym, ale nic. Co ja podpalam? A co ja mam powiedzieć? No właśnie. Ja podpalam, a ty masz u góry bezpiecznia, ja? Tak. A wiesz jeszcze co zrób? Złote jabłko sobie zjedz. Zanim tak, tak, ja mam. Okay. Dobra, okej, okay, podpalam tutaj te stworki jeszcze, czekaj, wybiję niektóre, bo one mnie będą taranować do przejścia. Dobra, dobra. A, bo one stoją wszystkie tutaj, bo ty jesteś u góry, dobra. Dobra. Ja strzelam do ich z łuku, może, pobiję. No, też. A, pięknie, okej, okay, podpalam. No patrz, dawaj. To, co się dzieje. Okay. Jezu, stworek mnie bije, no nie da rady podpalić. Ej, a chyba żebyśmy wzięli strzałę, która zapala, co? Ta, o, to byłoby idealnie, to, no. To chodź do zamku, poczekaj, zejdę jeszcze na chwilę niżej. Gdzie te strzały były? Czekaj, łuk. O! Czekaj, jest łuk, który ma płomień chyba. Dobra, czekaj, spróbuję to podpalić łukiem. Ja sobie wejdę tutaj. Dawaj tą strzałę, no. Czekaj, mam. Znaczy to jest łuk taki, tylko nie wiem, czy to zapali. Uwaga. Czekaj, biorę ten łuk tutaj i cyk, strzelam sobie w te TNT. Ta! Podpaliło, podpaliło! Dobra, uwaga! Dobrze, elegancko! Leci? Ta, leci wszystko! Ło, chłopie! Czekaj, odejdę sobie kawałek. Patrz to, patrz to, patrz to! Widzę! O Jezus, spadłem prawie! Co jest grane? Przeżył! Siren przeżył! On wleciał do góry, czaisz? On poleciał do góry, go wybiło do nieba i on spadł i przeżył. Widzę, co? No. Tak, ej, patrz. Jeszcze całego TNT nie wysadziło, tam dalej jest. Tak. Daj mi strzały też, chcę podpalić to. No to weź sobie ten łuk taki, wiesz, lepszy. Dobra, mam, podpaliło, wysadziło, pięknie. Wszystkie TNT poszły. Idę do ciebie teraz, no. Czekaj. A on to przeżył. Jakim cudem? Nie wiem, no jest za mocny, mi się wydaje. Ciężko. O, spadłeś, uważaj. Ciężko będzie go pokonać. A wejdź w to, patrz. Na chwilę. Ła, padłem. No. Nie, w to wejdź, no to wejdź. O nie, co jest grane? Nie mogę wyjść teraz! Co ty zrobiłeś? To wszedłem. Nie, dlaczego? Na sam dół spadam, co jest grane? No nie. Zginęć, mówię. Jak ty teraz wyjść? No o, masz... można wyjść, patrz. Gdzie? Tu. O, można, tu. Okej, okay, no. Dobra. To jest, o! Jak to... teraz wyjdziemy stąd? Nie mam pojęcia, dokładnie. Musimy to już zostać, no i cóż, to by było... Dobra, no to skrytka, tak, przed Sirenem. To będzie na tyle, dokładnie, taka nasza skrytka. Zobaczcie koniecznie, co zrobiliśmy ze Sirenem na kanale Smyslow. Macie do niego link w opisie, wbijcie koniecznie, zostawcie suba i spójrzcie, co u niego zrobiliśmy. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się. A, wbijajcie naszą grupę na FB. A właśnie, jeszcze mamy grupę na Facebooku, o, wbijcie tam, możemy sobie tam wspólnie popisać o Sirenie. I powysyłać różne zdjęcia z Sirenem. O, dokładnie na tak, grupie, link do grupy jest w opisie, zobaczcie sobie. Tak samo możecie zobaczyć moje zdjęcia, możecie do mnie napisać na Instagramie. Link macie też w opisie. Trzymajcie się, no nie, jeszcze podpalił. Widzimy się, hello. Już jutro, siema.